Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Wojtek, a to jest kolejny odcinek z Adeptów, tym razem z Rebeki Chambers w Dead by Daylight, a jest ze mną Agnieszka. Jestem! I Tomek. Jestem, intro. Po intrze. Tak, intro i po intrze. I moi drodzy, dzisiaj gramy Rebeką, bo poprzednio nam się Adam nie udało. Całkowicie nam się nie udało. To, co się tam w ogóle stało, to jest porażka. No, natomiast gramy z hiperkami, to jest hiperskupienie. Udany świetny test umiejętności podczas naprawy lub leczenia sprawi, że ta umiejętność zyskuje jeden żeton, maksymalnie 6. Każdy żeton zwiększa szansę na uruchomienie testu umiejętności o 2% oraz szybkość kursora testu umiejętności o 4%. Zwiększa bonus postępu za zaliczenie świetnego testu umiejętności o 10% jego podstawowej wartości. Czyli jednym słowem, im bardziej będziecie trafiać w testy umiejętności te świetne, tym szybciej coś zrobicie. Indeed. To tak w skrócie. Podniesienie na duchu. Znajdując się w promieniu 6 metrów od ocalałego powieszonego na haku, użyj przycisku aktywnej umiejętności, aby wstrzymać jego fazę walki na 20 sekund. To też jest spoko. No i lepsze niż nowe. Po ukończeniu leczenia innego ocalałego zyskuje on 1% w nawiasie takim dziwnym, nie wiem co to daje, przyspieszenia naprawy generatorów, leczenia, otwierania skrzyni i oczyszczenia domów na czas 12 sekund. Aga ready. Tak. Tylko Aga nie dałem. Ready! Ja muszę się napić. Bo Aga daje wybranym. Chyba tylko mi chciałeś powiedzieć. Ciebie nie było miesiąc, wiesz co tu się działo? Tak, indeed. Wiem, były FaceTime na przykład. No ale nie z tobą. Discordy. FaceTime. No, byś się zdziwił. No ale Discordy z tobą na pewno nie były. Ale to co, ale pamiętasz, że FaceTime ma lepszą jakość, tam wszystko widać. Tak, czoło kuźwa wyśmienitej jakości. Czoło z marszczkami mimicznymi. Nieprawda, jeszcze nie mam. Ja mam za to takie kurze łapki na tym. Nie, ja na czole takim, mam się uśmiecham. Czoło. Nie, mnie się... Ja mam, się zmacam czoło. Mnie się robi Wi-Fi na czole. Używasz dobrych kremowego. To jest nie, jak typowe. Na czole się śmieję, no to dobra, ale jak ten tak ogólnie się siedzę i ten, to jest jeszcze wszystko. Dobrze, ja nie będę się wypowiadać na temat tego meczu dzisiaj, zobaczymy. Nie, to Boże, Wojtek, no, nie mów nic. Co to mnie? Właśnie, Wojtek, ty nie mów nic jak Stardew. No dzisiaj był 2 tygodnie temu. Dobrze, w każdym razie ja mam też standardowo, jak zawsze, przypominamy o zostawieniu łapek, komentarzy, subskrypcji. Wpadajcie też do Google i do Tomka, bo u nich też są różne tam fajne filmy. No i oczywiście Aga, gdzie? G2A. G2A, indeed. Indeed. Posiadłość rodziny Yama Woka, bez Woka. Boże, nie lubię bez oka, no. Ale to jest ta duża Yama Woka, więc... Chyba, że cię duża czy mała, ja nie kto lubię kto tu jest ze mną? Apteczkę ma w ręku. Ktoś teraz gena dotyka. Ty, Aga? A ty nie masz nic? Mam apteczkę. No kurde. Ja coś czuję, że będzie cichy killer. To będzie? Nie jest cichy. Nie jest kuźwa, cichy. Suszara. Znowu? Pamiętajcie, żeby trafiać w te świetne testy, nie? Na razie teraz ścianę trafiłem. Tradycji stanie się zadość? Ej, trafiłam trochę. To dobrze, wtedy żetonik właśnie. Czemu ja wlazłem do piwni? O, też mam żetonik. I co ten żeton później robi? On ci zwiększa no więcej testów umiejętności masz i też jak trafisz, to szybciej naprawiasz. Mhm. Mi się nie przyda. Czemu Tomeczek zawsze jest pierwszy? Ja nie wiem, tego. On ma jakieś przyciąganie chyba. To jest kuźwa radar Tomkowi! Gubiłem czy suszyła? Suszy, mam totem, niszczę, tylko uwaga, bo to może być nawiedzona ziemia. Dokument. Tu nie będzie nawiedzona ziemia i trafi na Tomka. Oczywiście, że nawiedzą na ziemię. Ja pierdolę to, ale w sumie nawet nie trzeba. Dobrze, że pizła teraz, a nie na koniec. No. No to wisza. Ona tu pewnie do mnie przyjdzie na bank. Nikt po mnie nie idzie. Ja jestem niedaleko, czekaj. Ona oczywiście, się suszyła. Oczywiście, że się do mnie przysuszyła. Ale chyba wraca. No, wykorzystasz mnie? Czy za chwilę? Wykorzystasz mnie?
O nie, Tomek, uciekaj. Tego to ja jeszcze nie słyszałem. Nie, nie, Tomka bierze. Tomek, uciekaj. Trochę się podstawię, no. Bo by cię pizła drugi raz. Miałaś jeszcze tego? No. Nawiedzonego? Tak. Ale to i tak za Tomkiem się puściła. No, no czuję fame, kurwa. I co, idzie dalej za Tomkiem? No. O szlak. Niepotrzebnie się ten... Podstawiłaś. No. Bo i tak Tomka pizła i tak... Tunelara! No ja za bardzo nawet nie mam jak tam do was... A demonek... A. No, fajnie, fajnie. Fajny mecz. I trzymaj, skończę go, najpierw cię pójdę. Ewentualnie, jakbyście przeszli koło Tomka, to można dać mu otuchę, żeby nie miał tych. Najmniej otuchę mi dajcie. Bierzesz tego? Zaraz, kończę gena. Czyli demonek się maca. Nie, to albo, ja. A to Aga. Chłopci, umiera, ty się macasz. No, przecież nie mogę. Dobra, na ten... Przyszła mnie piznąć. Aha, już idzie, ktoś idzie tam. No, o. Jesteście tam pod tym hakiem? Mhm. Mhm. Demonek ją tam... O Jezus Maria! Czekaj! Wojtek! Dobra, mnie trafiła. Ale pójdzie za Tomkiem pewnie. No tunelara! Nie, nie wiem, z kim poszła. No, za mną. Za mną. No, no dobrze, demon, sztukę. Lecz mnie. Co? Nie, demonek mnie leczy. Tunelara, matka. Jak mi piźniesz, to ci kraknę. To jak za tobą poszła? Ty kutwo! No tak? Co za typiara. Ale bym ci zjarał te hery, kuźwa, na głowie. Te hery na głowie. Ale tunelara. O, poszła za demonkiem. Pa. Pa. Patonku. To jednak tradycja. Nie, to sobie specjalnie chcę pokazać tak, właśnie, tak. Jak gra demonek. Właśnie zaraz im pokażę. Robisz agę na jakiegoś? Nie, szukam. To jest, o, tu demonek. Chyba jest jakiś. Chyba tak. A nie, tu jest demonek. No i demonek, patrzcie, jak się lupuje. Nie mów słowa lupa tej, bo padnie. To nie działa. No i dlaczego to powiedziałaś? No bo... To ale naprawdę lupatej. Jest przeklęte słowa, przysięgam. Ale lupa tej. Nie mówcie, nie mówcie. Oj, masz. Aga powiedziała. No troszkę, bo powtórzyłam po tobie. Ona temu winna, ona temu winna. Pocałować go powinna. Git. Ona ma barbę? Tuszy się. Dobra, jedę po demonka. Pullman? Ej, a gdzie mogą być jeszcze geny? Na mapie. Tu przy demonku jest. Pewnie w budynku. Po drugiej stronie demonka. Ona temu winna. Dobra, robię gena. Demonek robi... Nie, w budynku jeszcze jest gen. On robi? O Jezus. A co robi demonek? Biega. Patrzył się, jak Aga wlazła do domu. O matku, to jest wszystko pozamykane, nie! Jednak Wojtek. Kuryła. Pozamykana ta jamałoka. Spuściła mnie, idzie z demonkiem. Demonek też będzie leżał pewnie. A nie. Dobrze! Co on jej zrobił? I uciekasz. Mhm. Tam chyba do twojego gena, nie? A czekaj.
Nie, ona tu wraca. A czekaj. O Boże! Zostawię to bez komentarza. Wojtku. No będziemy rok bijać. No pewnie, dużo odcinku będzie. Ona cię chyba widzi, Aga. Albo i nie. Tak. Tak blisko bardzo? Może wiesz, to swoje zarysowania po prostu widziała. Dobra, demonek chyba po mnie biegnie. Biegnie. Aga, twój gen tam dużo był do zrobienia? Miałam może lekko, jedną trzecią. Okej. Okay. Trochę uciekłam. Jezus. Nie patrz, no wraca do nas, no co za typiara w ogóle. I znowu jeden gen, nie? No i oczywiście pójdzie za kim? Za tym kogo... Ja pierdzielę, za tunele Arzyca, no. Ja to już przeżyłem. Znaczy nie przeżyłeś akurat, ale... Znaczy przeżyłem to, żeby goniła, co nie? Tak, indeed. No, no i goni tu demonka i demonek, no. Oh my god. Teraz co zrobił Ga? Co mam zrobić? Wyjdź z meczu. Czekajcie, żeby Barba mnie nie pizła. Nie, no, do tyłu. Puściła mnie. Wraca. Wróciła do was. Matko. Dobra, demonek spije i dajemy stąd. Dobra, odgoniła, nie? Idę do tego gena. No my uciekamy teraz na drugą stronę mapy, nie? I demonek jak nic sobie nerki przebije. Ej, Guga nie wisiała! Wiem, ale kwestia jest taka, żebyśmy tu się wyleczyli. No Guga nie wisiała! No nie wisiała, jak to? Jedną trzecią mam. My jej nie słyszymy u nas. Idzie do mnie. O kuźwa! Jedną trzecią, ona puknie mojego gena. Byś musiała wisieć? No chyba. Ale to czekajcie, są trzy geny, czyli co, wszystkie trzy zostały, kurczę, tam? Z tamtej strony? Bez sensu, żeśmy to trochę zrobili. No ja najwięcej. Bo zrobiliśmy wszystko, tak, zrobiliśmy wszystkie geny. Dobra, najedę z tego twojego gena. Czy wy się tam gonicie? Co robię? O, ja zgonię się. Pobieg za Agą. Biega za Agą. Aga się ślizga. Dwa lepo. Aga, ona się suszy do ciebie. Wiem. Iwa, rób te geny, ty. Ja robię tego twojego. No bo wszystkie trzy zostały po tej stronie mapy, gdzie jesteśmy. Mhm. Ej, demonek podniósł paletę. Nie podnosi. No ma pewnie perka. Wow, miła. Bez gibona to ja tak średnio. Kończę. Nie! Przepraszam. Kończ, 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 kończ. Please, ja już nie mogę tak żyć, mam lupę kuźwa życia. Ona zostawiła mnie. Nie zostawiła. Demonek zaczyna robić gena. O Jezus. No i ugrałam wam gena, kuźwa, ale lupa. Dobra, co robisz, babo? Tylko, że jestem narażony, lupę. Kurde. Dobra, demonek się tutaj panoszy. Demonek leci po Agę. A demonek jest narażony? Nie wiem. Chyba nie. Idzie w stronę... Nie wiem kogo. Poją? Tak, idzie, ja się wychodzę. Uiwa. Wojtek zrehabilitował tamten mecz. Dobra,
Może wam się uda. Dobra, jest adept. Indeed! Na Rebece. To albo do mojej bramy, albo do tamtej obok was powinna być. Czekaj, jak demonek robi. Tylko, że ona już do was wraca, więc... Ja, kuźwa, o... Będę zaraz uleczon. No najlepiej, jakbyście chyba pobiegli do tamtego gena. Znaczy, do tamtej bramy, co ją otworzyłem, nie? Na wprost. Demonek, o co pokazywał, to pobiegł gdzie indziej. Tak? No. Nie, dobrze, biegniaga. Chodź, 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 demonek, chodź. No tam jest przed tobą, aga. No, ale teoretycznie ona mnie raz... No, raz was może walnąć, bo raczej wątpię, ale... żeby barba była. Znaczy, Noet. Chodź, demonek! Dobrze! Yes, nice! Znaczy, no nie nice, bo Tomek nie dał rady, no ale... Nie dał rady, bo był ten... Tunelowany. Ale tunelowała, tak, no... Nawet pipy nie mam. Urasa. Pipa, na ziemię. Pipy. No ale dobra, słuchajcie, pipa. Najważniejsze, że się, najważniejsze, że chociaż nam się udało, także to będziemy jeszcze na pewno powtarzać, więc to na spokojnie. Także słuchajcie, my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy za odcinek, ze mną była Agnieszka. Był Tomek. Byłem. I słyszymy się w kolejnych odcinkach, był też demonek, także byłem, tak. Także co, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć i pa pa! No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa pa!